Czego uczy mnie Biblia w drugiej księdze Samuela, 12, rozdział 14, werset? Są tam takie słowa. Dałeś wrogom Pana powód, by bluźnili. Druga księga Samuela, 12, 14, z tłumaczenia UBG. Przebaczony grzech zawsze ma konsekwencje. Kiedy prorok Natan mówił Dawidowi o jego grzechach przeciwko Uriaszowi i Batszebie, Dawid wyznał je i został zapewniony, że zostały mu przebaczone. Zostało mu przebaczone, jednak konsekwencje jego grzechów były bardzo poważne. Nie tylko dla jego życia osobistego, ale także w odniesieniu do czci i chwały Bożej. Postępowanie Dawida dało okazję wrogom Pana do bluźnienia. Wiele lat później król Manasses miał podobne doświadczenie. Zgrzeszył w taki sposób, że Bóg wysłał przeciwko niemu króla Asyrii, który zabrał go do Babilonu. W Babilonie pod osądzającą ręką Boga Manasses uniżył się i pokutował, a Bóg, poruszony jego błaganiem, wysłuchał jego prośby i sprowadził go ponownie do Jerozolimy. Faktycznie miało miejsce radykalne nawrócenie w życiu Manassesa. Powrócił on i złożył Panu ofiary, a nie jak przedtem bożkom. Podobnie jak Dawidowi, Manassesowi zostało wybaczone, a jednak konsekwencje grzechu pozostały. Chociaż Manasses pokutował, wielu kontynuowało jego niegodziwe postępowanie i znalazło się pod sądem Bożym z powodu przeszłych grzechów Manassesa. Tak mamy napisane m.in. w księdze Jeremiasza, 15 rozdział, 4 werset. Jaki żal i smutek, jaką hańbę Panu przyniósł grzech tych dwóch mężczyzn. Jak poważne jest to dla nas wszystkich. Nasze grzechy, choć faktycznie przebaczone, a nawet rzeczywiście całkowicie zapomniane przez Boga, nie są zapomniane przez ludzi. Jakie bluźnierstwo i wielką hańbę przynoszą one imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Po przedłużającym się obłudnym, zwodniczym i niegodziwym sposobie życia znanego ze zwalczania intelektualnych podstaw ateizmu religijnego nauczyciela, wyszedł na jaw cały brudny jego sekret. Pewien z jego poprzednich dyskutantów, podający się za ateistę, powiedział: gdybym nie był już ateistą, on popchnąłby mnie do zostania nim. Obyśmy zostali zachowani przez Bożą łaskę i moc. Autor rozważania Albert Bloch.